Jesteśmy po pierwszym meczu w Busku-Zdroju przeciwko Wiktorii Skarmierz. Z nami trener Krawiec. Panie trenerze, no jak wrażenia po pierwszym meczu kontrolnym, no i po tych pierwszych treningach przed rundą jesienną? Myślę, że pozytywne na razie te emocje są, bo wiadomo, wynik dzisiaj 5-0, fakt, że drużyna z Ligi Okręgowej Wiktoria Skalmierz, ale to specjalnie tak dobrany przeciwnik, żeby na początku tych przygotowań nie było jakichś zbyt ekstremalnych obciążeń. Myślę, że tutaj fajnie chłopaki zagrali, pobiegali, dużo takich akcji ofensywnych. Gra taka może bardziej troszeczkę przygotowująca jednak do gry pozycyjnej, bo Wiktoria bardzo w dużej mierze broniła się praktycznie przez cały mecz. Jednak w pierwszej połowie i zarówno jak AS, jak i Wiktoria stwarzały sytuacje, także może ten mecz był w pierwszej połowie bardziej ofensywny. Ale wracając już do tych przygotowań, to od środy jesteśmy już w treningu, mamy teraz w przyszłym tygodniu dwa bardzo mocne sparingi, bo z bardzo mocną Siarką Tarnobrzeg i z trzecioligowymi Czarnymi Połaniec. Także tutaj też myślę, że będziemy z tych zawodników, którzy do nas przyszli, żeby ich zgrywać z drużyną. I ta praca w okresie przygotowawczym może troszeczkę mozolna, może ciężka, jednak mam nadzieję, że ona przyniesie efekty w postaci dobrze przepracowanego okresu przygotowawczego, co myślę, że na pierwszy mecz da nam taką optymalną, optymalny stan, żeby ten pierwszy mecz z Orlentami Kielce być w 100% przygotowany pod względem fizycznym i taktycznym. Widzimy, że tutaj mamy potwierdzonych już trzech nowych zawodników, ale tutaj jest więcej nowych twarzy na boisku i na ławce. Chciałem zapytać, jakie jeszcze wzmocnienia planowane są przed kolejnym sezonem? Myślę, że tutaj będziemy szukać na pewno zawodnika na pozycję 9 lub 10. Ewentualnie też myślimy o bocznym pomocniku. Także tutaj szukamy tego jednego wzmocnienia, ewentualnie zawodnika młodzieżowego. Testujemy też innych zawodników, także mam nadzieję, że uda nam się takich zawodników pozyskać, którzy będą wzmocnieniem AKS-u Busko. W takim razie dziękuję bardzo, no i życzę powodzenia w meczu z Siarką. Dziękuję bardzo.